Jesteśmy w Goethe Instytut w Warszawie. Tym razem to studenci wcielają się w rolę nauczycieli, pokażą, w jaki sposób wykorzystać możliwości NAO podczas pracy. Ja się bardzo cieszę, że mogłem współpracować ze studentami z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Jestem absolutnie zaskoczony tym, co on potrafi. Fantastyczne jest to, jak rozpoznaje mowę, jak można wchodzić w nim w interakcję. Wydaje mi się, że można go wspaniale wykorzystać na przykład w nauce języka niemieckiego albo innych języków obcych. Dzięki temu, że NAO pobudza jednocześnie wiele zmysłów, świecą mu się oczy, coś gada, jakoś się porusza, to nauka z nim albo interakcja z nim tak naprawdę staje się zabawą. Nie mamy wrażenia, że okej, teraz powtarzamy słówka albo teraz musimy uczyć się czasu przeszłego, tylko wszystko jest podane w formie gry, w formie zabawy. Jest to bardziej przyciągające i myślę, że łatwiejsze. Robot i sztuczna inteligencja mogą być pomocnikiem nauczycielek. On wie więcej niż ja, bo on ma dostęp do baz danych i więc to on wszystko wie o na przykład kulturze, ale on tylko wie. Wiedza to nie znaczy być w stanie uczyć rzeczy, uczyć treści. I więc to pierwszy krok jest, ja przygotuję lekcję i on mogę robić quizy, jeśli on, robot, czyli sztuczna inteligencja, robi takie quizy, ja mam szansę pójść dokładnie do uczniów, którzy mają więcej problemów. I więc to jest bardzo, moim zdaniem, to jest taki najwyższy poziom indywidualizacji lekcji. To jest świetnie. Musimy koniecznie przygotować uczniów, młode osoby na przyszłość. I przyszłość jest z sztuczną inteligencją, koniecznie. Nasza wizyta z NAO w Instytucie na pewno pomoże pracownikom w zrozumieniu sztucznej inteligencji, interakcji człowiek-robot. Na pewno są w stanie z naszą pomocą programistyczną wymyślić parę ciekawych funkcji, interakcji z ludźmi. Także może być bardzo cierpliwym i pomocnym asystentem nauczyciela. Pracownicy Instytutu byli też, co ciekawe, w pewnym stopniu zaskoczeni możliwościami NAO, zwłaszcza jego zdolnościami w rozpoznawaniu mowy, komunikacją, też samym programem i na co pozwala. Pokazaliśmy trochę, jak co działa, jak działa ten program, w którym to robimy, jak działa sam robot, jak go oczywiście uruchomić, jak go wyłączyć w trakcie jakichś problemów. Zamiana roli nagła z ucznia na nauczyciela była naprawdę, no, świetna.